najnowsza, najświeższa, gorąca sztuka, ale też od Hostel Artystyczny. Jest to miejsce poświęcone sztuce współczesnej, nie tylko sztukom wizualnym, ale działa tutaj też teatr, grupa taneczna i różnego rodzaju inne grupy artystyczne. I idea miejsca jest taka, że część hostelowa zarabia na tęże sztukę, bo dotacji brak. Ale świetnie sobie radzi to miejsce. I co miesiąc, jak część z Państwa wie, odbywa się tutaj wernisaż. W ostatnim czasie, muszę powiedzieć, że już od 2 lat, prowadzimy wernisaże z cyklu Sztuka to kobieta. I to jest część właśnie tego wernisażu. Wszystkie wernisaże Sztuka to kobieta organizujemy w takim trio kuratorskim. I w tym trio jestem ja, Anastazja Jarocka i Kuba Fereński. Jako sztuka. Jako sztuka. Jako jedna sztuka. Ale ta sztuka. I ja za chwileczkę już oddam głos Kubie Fereńskiemu, który przygotował tekst do katalogu. Katalogi są do nabycia w tym miejscu, w biurze, tak możemy je nazwać. Natomiast za chwileczkę też oddamy głos bohaterce dzisiejszego wieczoru, Mirze Żelechowej Aleksiu. I Miro, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie. Ale pierwszy będzie Kuba, nie? Tak. Może być pierwszy Kuba, może być ostatni. Kuba będzie przedostatni na pewno, ale... Nie, mów, bo ja potem resztę. Kuba, dobrze. W takim razie ty. Kojarzy, nie wiem, o czym ty będziesz dokładnie mówiła, ale ja tylko... Na pewno nie o tym, co ja. Ja w każdym razie chciałem powiedzieć, że było mi po pierwsze niezmiernie miło spotkać się z Mirą i połączyła nas jakaś taka zupełnie niezwykła relacja od pierwszego wejrzenia. Platoniczna oczywiście. Bo mąż jest, Mira, bo mąż jest. To jest powód. No więc właśnie, natomiast oczywiście fascynacja też taka wzajemna, intelektualna i chyba zrozumienie po prostu w czytaniu, w odbiorze Miry sztuki, jakieś takie spojrzenie na kulturę wizualną przez pryzmat także doświadczeń historycznych, tych, które były udziałem Miry. Ja powiem, że absolutnie zafascynowałem się oboma tymi cyklami, które tutaj Państwu pokazujemy i tymi za zasłoną Ród przede wszystkim, ale też tym, co Państwo będziecie mogli zobaczyć na dole, a co pokazuje właśnie tą niezłomność, kobiecą niezłomność, niezłomność także Miry, która temu światu no, przesyconemu różnymi formami, nie boję się tego powiedzieć, no, okropiej z przemocy, daje w jakiś sposób odpór, dawała ten odpór i fizycznie, i daje wciąż dzisiaj właśnie swoimi ekspresjami artystycznymi, malarskimi. To wszystko jest niezwykle poruszające. Mira ma taki doniosły, zdecydowany głos i to mi się niezwykle podoba. Jedną rzecz, bo króciutko, tutaj Iza mi kazała mówić wyjątkowo krótko właśnie, dlatego to robię. Chciałem tylko powiedzieć, że tutaj Anastazja doskonale to wszystko zakomponowała, ale chciałem uczulić Państwa, że te obrazy są w różnych miejscach, także w salach tutaj za nami, nawet w tej przestrzeni kuchennej doskonale zmieszczone. Warto je zobaczyć, warto się im przyjrzeć, a na końcu zejść właśnie do piwnicy, gdzie czeka coś wyjątkowego, specjalnego. Oddaję głos. Ta wystawa się nazywa, jak Państwo zauważyli, Pochwała dzielności. Katalogi są do nabycia na portierni. Za symboliczną sumę, ale uważam, że powinny być nabywane, a nie rozdawane. Ja dzisiaj to zasugerowałam Izie. I tak, no oczywiście, że dziękuję przede wszystkim, że w ogóle mogłam się tu znaleźć w takim dziwnym, specjalnym miejscu, w tym miejscu w ogóle, w tej dzielnicy, która była moją dzielnicą naszej młodości. Tu spotykaliśmy się
niedaleko na Rostafińskiego. Takie wieczorki zapoznawcze sobie robiliśmy regularnie. Poznałyśmy się w czasie wiecu. I to jest nie bez znaczenia, ja myślę, bo ja pewno nie... Kopieca, galeria, na Dodżu, tak... Nie no, cztery kopuły, to proszę bardzo. Ale jak tu przyszłam na wernisaż i ten Kuba też tutaj mówił zresztą. I czułam tutaj taką atmosferę właśnie rewolucyjną, która jest mi bliska z racji tego, że chociaż wydawało mi się, że już koniec z rewolucją, swego czasu ja byłam taką ciotką rewolucji i działałam pod płaszczykiem duszpasterstwa środowisk twórczych. Rewolucja nie ma końca. Nie ma końca. Zdawałoby się, że już trzymamy się czegoś nie od nowa. I od jest nowa początek, ale końca nie ma. Tak. Ja w tym wszystkim tak, przygotowałam sobie kartkę, żebym nie uciekła, bo ja jestem dygresjonistką. Nawet żółtym flamastrem zaznaczyłam to, co muszę powiedzieć. Ale bo ten tytuł. Właśnie, bo ten tytuł. On się może wydawać komuś taki trochę staromodny, nie? Dzielność. Ale to jest taki wprost, bezpośrednio, to wszystko z tradycji żydowskiej, zarówno obrazy, moje całe teraz myślenie i podpieranie się na tą sytuację, która jest. To ja to wszystko czerpię z Tory, czyli z tego, co się nazywa w świecie chrześcijańskim Starym Testamentem, ale my nie mamy Starego Testamentu, ani nam nie umarł Bóg, więc nie ma Testamentu i nikt nie odwołał tych praw, które nam zostały dane, praw i obowiązków, tego ziarenka doniesienia. I ta Tora jest dla mnie źródłem, co się tu pokazuje i zaraz ja to wyjaśnię, bo jak się każdy może to odbierać w taki sposób, jak mu w duszy gra i na takim etapie, jakim jest w swoim życiu, to sobie coś tam zrozumie takiego, co ja w ogóle, czego ja nie dostąpię, tak? Na pewno wasze odbiory będą bogatsze od tego, co ja tam powkładałam, ale jednak chciałabym, żebyście troszkę wiedzieli, co ja tam włożyłam. Otóż ta dzielna niewiasta, ta pochwała dzielności, to się bierze z takiego hymnu, który śpiewamy, którzy nam śpiewają mężczyźni w czasie kolacji szabatowej, w czasie wieczerzy szabatowej po błogosławieństwie, po światła już zapalone, świece szabatowe zapalone i śpiewamy hymn anielski i potem śpiewa się tej kobiecie taki hymn. I tam takie słowa są. Takie słowa są na polski przetłumaczone w tym, nie przez tysiąclatkę, bo ten hymn o niewieście jest na końcu Księgi Przysłów. Także sobie Państwo możecie, jeżeli macie w domu Biblię, to możecie sobie Państwo sprawdzić ten poemat cały do kobiety. Żonę dzielną kto znajdzie, jej wartość jest większa niż perły, serce męża jej ufa. W tym takie zdanie, wstaje, gdy jeszcze jest noc. Przepasuje mocą swoje biodra, dostrzega, że to, co osiągnęła, jest dobre. To jest denerwujące, taki model kobiety, która się zajmuje wszystkim, jest filarem domu. I tu feministki, tu emancypacja, tu my wszystko, a tutaj ten model kobiety. Ja zawsze się złościłam, ale mi się podoba, że znalazłam, że to jest również pochwała nie kobiety jako kobiety, tylko tej emanacji kobiecości w Haszem. To jest Szechina, ta emanacja żeńska Boga. I wtedy to już ma troszkę inny wymiar. Już troszkę to nie jest tylko nasze poczucie obowiązku. Ja przerwę tylko na sekundkę. Proszę, jeżeli moglibyście się Państwo podsunąć, ponieważ są osoby na zewnątrz, jest dość chłodno, nie mieścimy się, drzwi są otwarte, nie chcę, żeby ktoś się nabawił koronawirusa. Tak, to powiedziałam skąd ten tytuł. Ten tytuł właśnie się łączy z tą dzielną niewiastą, bo ta dzielność okazuje się we wszystkich czasach
Tam jest szatnia na dole. Na dzielność.